Szanowni Państwo, to już 5 lat, kiedy pan Bronisław Komorowski jest prezydentem. Pan prezydent podsumowuje te 5 lat. No i w formie podsumowania również pokazuje, co zrobił, a dokładnie czego nie zrobił dla młodych ludzi. Wydając specjalne 2 spoty, które mają trafić do młodych ludzi i ich przekonać do głosowania na jego osobę. No to jest oczywiście jeden wielki żart i kpina. Albo jakiś akt desperacji bardziej może, to co widzimy na tych 2 spotach. Na jednym widzimy młodego człowieka w kapturze, który dopisuje coś na murze, że koniecznie zgoda i bezpieczeństwo, nie pokazując twarzy, oczywiście pewnie się wstydził. Na drugim widzimy dziecko, które zostało użyte oczywiście w tym spocie, które układa literki, że wychodzi to samo hasło, zgoda i bezpieczeństwo, koniecznie. No i to wszystko pan prezydent Komorowski ma nam do powiedzenia po 5 latach swojego działania. Otóż no to jest akt desperacji, aby używać po pierwsze dzieci do spotów wyborczych i żeby nie mieć nic więcej do powiedzenia w dobie jakby tak wielkich problemów młodego pokolenia w Polsce. Otóż 63% młodych ludzi, według ostatnich badań zeszłego tygodnia, chce z tego kraju wyjechać. Ja mówię o tych osobach do 35 roku życia. Mamy do czynienia z 2. falą emigracji. Nikt z rządzących, ani pani premier, a tym bardziej pan prezydent, tego nie widzi. To jest dla ludzi najważniejsze. Praca, godna płaca. Co więcej, mieszkania. 70% młodych ludzi dzisiaj w wieku 18-35 mieszka razem z rodzicami. Nie dlatego, że chce, tylko dlatego, że po prostu ich nie stać na to, żeby kupić mieszkanie. Bo nie ma systemu w Polsce sprawnego, systemu, który by faktycznie dawał im możliwość wynajęcia mieszkania, czy też chociażby zakupu po preferencyjnych cenach. W Niemczech dla przykładu ten odsetek jest 2-krotnie niższy. To są prawdziwe problemy. Praca, między innymi mieszkania, chociażby również debata w sprawie emerytur. To prezydent Komorowski podpisał przecież wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia. To ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj zaczynają pracę, będą musieli pracować do 67 roku życia. Kobiety o 7 lat dłużej, a mężczyźni o 2 lata dłużej. I prezydent się nie zawahał, żeby wtedy odbyć poważną debatę z młodymi ludźmi, bo to pewnie ich będzie dotyczyło za kilkanaście przecież lat. Młodzi ludzie, w ogóle pan prezydent nie poświęcił uwagi przez ostatnie 5 lat na temat umów śmieciowych. No przecież wskazujemy, że co trzecia umowa wśród tych młodych ludzi to jest umowa śmieciowa, która nie daje im żadnego zabezpieczenia na przyszłość. Żadnego zabezpieczenia. Pan prezydent był głuchy na te argumenty. I dlatego w akcie desperacji wydaje 2 spoty, które prezentują, i to chyba jest symbol w ogóle tej całej kampanii i tego, co prezydent ma do powiedzenia. Młody człowiek w kapturze, który maluje na murze koniecznie zgoda i bezpieczeństwo. A ci ludzie chcą pracy, mieszkań, ci ludzie nie chcą z tego kraju wyjeżdżać. I to jest jakby kwintesencja tego wszystkiego, o czym mówią młodzi ludzie. To tylko pokazuje, jak Platforma, jak prezydent Komorowski po prostu jest oderwana od rzeczywistości. Jak nie rozumie problemów młodych ludzi, a same spoty nazywamy po prostu desperackie. Tomasz Kalita. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy pamiętacie przez te 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego jakąkolwiek inicjatywę skierowaną do młodych osób? Czy widzieliście przez te 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego tłumy młodych ludzi w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie pana prezydenta? Nie. Pamiętamy tylko to, że prezydent Komorowski podpisał ustawę o odpłatności za 2 kierunek studiów. Pamiętamy to, że prezydent Komorowski podpisał ustawę zwiększającą VAT do 23%. I pamiętamy wiele innych ustaw, które jak notariusz prezydent Komorowski za rządem podpisywał ustaw, które utrudniają i podnoszą koszty życia również młodych ludzi tu w Polsce. To nie jest prezydentura. To nie jest prezydentura dla młodych ludzi. To jest prezydentura obciachu, a nie prezydentura kul. Pan prezydent Komorowski zachowuje się jak kustosz w muzeum, jak strażnik w muzeum. Wspominki, konferencje historyczne, koledzy ze steropianu, a w kolejne sadzenie dębów, przypinanie kotylionów. To jest cały obraz tej prezydentury zwróconej wstecz. Prezydenta, który zajmuje się tylko historią, przeszłością i wspomnieniami z kolegami z opozycji. Tak wygląda prezydentura Bronisława Komorowskiego przez te ostatnich 5 lat. A czego oczekujemy od prezydenta?
Od prezydenta oczekujemy tego, że będzie nie sadził kolejne dęby wolności, tylko będzie otwierał kolejne centra nauki Kopernik, zwrócone w przyszłość. Nie tego, że będzie przypinał kotyliony, tylko że będzie zatrzymywał młodych Polaków tu w kraju. To, o czym mówi pan poseł Joński, to jest ta groźba. Większość młodych ludzi, takie jest poczucie wśród młodych ludzi, chce uciekać stąd, chce uciekać na zachód do lepszych systemów politycznych, do lepszych systemów socjalnych i gospodarczych. Wybierają stopami nie prezydenta Komorowskiego, a wybierają tych premierów lewicowych, w szczególności w tych państwach, gdzie opieka socjalna i poziom jakość życia jest zdecydowanie lepsza. Tego oczekujemy od prezydenta, żeby był zwrócony w przyszłość, żeby zajmował się, inicjował debatę o przyszłości, żeby kreował program na przyszłość, był liderem XXI wieku, Polski do przodu, a nie wstecz. No takim nie jest niedawno wąsaty prezydent Komorowski, miłośnik polowań. I ostatnie inicjatywy pana prezydenta w czasie kampanii wyborczej. Prawo podatkowe będziemy zmieniać. No, będziemy w ogóle naprawiać prawo. Przedsiębiorcami się zajmiemy, młodymi przedsiębiorcami. Ba, moja kolejna kadencja będzie poświęcona młodym ludziom. To są te zapowiedzi pana prezydenta Komorowskiego. Panie prezydencie, co pan robił przez ostatnie 5 lat? Polacy, wyborcy powinni sobie zadać 10 maja przy urnach pytanie. Czy chcą prezydenta, który przez 5 lat siedział na fotelu i nic nie robił, by odwrócony tyłem, plecami do obywateli, czy chcą prezydenta aktywnego? Czy chcą prezydenta, który tylko w czasie kampanii wyborczej dostrzega problemy? I to jest niewątpliwy sukces, efekt kampanii wyborczej Magdaleny Ogórek, że te tematy, o których mówimy w czasie kampanii wyborczej, zmiana, naprawa prawa, zmiana prawa podatkowego, pobudzenie przedsiębiorczości, sytuacja młodych ludzi, emigracja, że te tematy dopiero znalazły zainteresowanie pana prezydenta Komorowskiego w czasie kampanii wyborczej. Nie chcemy prezydenta, który ma przed sobą ostatnią kadencję na horyzoncie, ostatnie 5 lat, za free, za nic, który ma przedłużoną emeryturę przez następne 5 lat. Tylko chcemy prezydenta, który aktywnie wykorzysta te 5 lat. I koniecznie, tak jak mówi spot pana prezydenta Komorowskiego, koniecznie powinniśmy odesłać Komorowskiego na emeryturę. Czy zasłużoną? Niekoniecznie. Dziękuję bardzo. A już ma 67? No, wcześniejsza prezydencja. Dobrze, dziękujemy. Jeśli są pytania, jeśli nie ma, to...